Latająca Akademia Edukacji Cyfrowej to projekt, w którym 70 liderów cyfrowych będzie prowadzić szkolenia z kompetencji cyfrowych dla dorosłych mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Byłem kiedyś zuchem, jeździłem nawet na festiwalach piosenki harcerskiej. Jestem harcerką czynnie i aktywnie działającą. Nigdy nie byłem harcerzem, aczkolwiek jak najbardziej bardzo pozytywne zdanie o druhach posiadam. Chwalę. Harcerzem podobno się jest do końca. Wstąpiłem do harcerstwa, czyli nadal jestem harcerzem. Mam bardzo dobre zdanie na temat harcerstwa. Bardzo sympatyczni, najczęściej młodzi ludzie, z właściwym podejściem do takich istotnych właśnie spraw jak patriotyzm, historia. Jest to bardzo pozytywnie zakręcona grupa osób i bardzo takich zmotywowanych, ambitnych, gotowych, chętnych do działania, do pomocy. O projekcie dowiedziałem się od swojego przełożonego, szefa, wójta gminy. O projekcie dowiedziałam się właśnie przez harcerstwo, od drucha komendanta, słówca. O projekcie dowiedziałam się od moich przełożonych, którzy właśnie poinformowali, że gmina będzie uczestniczyć w takim projekcie. Po rozmowie z wami szefostwo uznało, że to jest doskonały projekt, żeby wejść w współpracę i tak też się stało. To już nasze drugie spotkanie. Jak najbardziej frekwencja stuprocentowa, można powiedzieć, wszyscy są zainteresowani. Szkolimy się bardzo aktywnie, przygotowane są merytorycznie i praktycznie. Są merytoryczne, ale zarazem mają ten fajny element luzu. Można zażartować w międzyczasie, można dopytać, można wrzucić nowy wątek i przy okazji sobie coś wyjaśnić. Sympatycznie, konkretnie. Doskonale. Poza typowym szkoleniem, tak, gdzie jest część merytoryczna i ćwiczeniowa przy komputerach, mamy zapewnione tutaj bardzo interesujące wydarzenia, jak choćby trekking po okolicznych górach. Poza szkoleniami, które bardzo są solidne i treściwe, mamy też czas, chwilę na integrację, zapoznanie się z innymi trenerami, także super opcja. Środowisko integruje się coraz bardziej. Mam nadzieję, że efekt będzie przez wszystkich jak najbardziej zamierzony, oczekiwany i spełni nasze i kursantów oczekiwania. Mam nadzieję, że będzie solidny i że skorzystają ostatecznie beneficjenci tak, jakby tego sobie życzyli. Myślę, że zdobędziemy dużo nowej wiedzy, tak, którą potem będziemy mogli przekazać naszym kursantom. Przez co oczywiście zwiększy się także ich wiedza. Przy tej okazji możemy też rozszerzać ideę harcerstwa. Skierowany do szerokiej grupy wiekowej, od młodych dorosłych po grupę 65+. Przyda się, myślę, że się przyda, a wasz udział dodaje pewnego szlachetnego smaku tej idei. Harcerstwo nigdy nie skompromitowało się jako organizacja. Jest organizacją, o którym się ma bardzo dobre zdanie. Zawsze to jest taki wymiar pozytywny, tak, dla ludzi, którzy biorą udział w szkoleniach. Jest to zdobywanie nowej wiedzy, nowego doświadczenia, przede wszystkim też poznawanie siebie, tak, bo w tych społecznościach, małych, lokalnych gminach ludzie często nie spotykają się, także jest to też taka forma lokalnej integracji. No i oczywiście przede wszystkim wiedza i nowe umiejętności. Chwała dla harcerzy, że go organizują, a projekt jest no mega. Ilość osób, które obejmie, po prostu jest powalająca. Jesteście dobrze znaną organizacją, istniejecie długo, tradycja, więc teraz łączycie tradycję z nowoczesnością. Bardzo dobra rzecz. Latająca Akademia Edukacji Cyfrowej zakończyła etap przygotowań i już niedługo widzimy się w naszych gminach.